Pan z wami, I z Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. panie. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei. I tam nauczał szabat. Zdumiewali się jego nauką gdyż słowo jego było pełne mocy a był w synagodze człowiek który miał w sobie ducha nieczystego zaczął on krzyczeć w niebo głosy och czego chcesz od nas Jezusie nazarejczyku Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich zdumienie. I mówili między sobą, cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Oto słowo pańskie. Przyjść duchu światłości, duchu piękna, dobra, prawdy, abyśmy przez serca Maryi, przez słuchanie słów Bożych, stali się synami, córkami dnia i światłości. Maria la, 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 na, Kilka myśli z dzisiejszej liturgii Słowa Bożego, Słowa, które Bóg skierował do nas. W pierwszym czytaniu z listu Świętego Pawła do Tesaloniczan Święty Paweł ostrzega, napomina i zachęca. Przyjdzie dzień ostateczny. Dzień, który będzie dniem zagłady dla nieprawych. Ale prawi, ale ci, którzy są synami światłości, synami dnia, nie powinni się bać tego dnia, ale czekać na ten dzień, dzień ostateczny, na dzień przyjścia Pana, aby byli przygotowani i w uwielbianiu Boga, który przychodzi. Aby dać zbawienie swoim umiłowanym, którzy dzień i w nocy czekają na Niego, wołają do Niego. A w Psalmie 27 jest ponownie słowo o światłości: Jestem dzieckiem światłości, bo Pan jest moim światłem i zbawieniem moim, jest moim obrońcą, więc kogo mam się lękać, albo czego? Jeżeli jestem z Panem, jeżeli przebywam w Jego domu i pragnę przebywać w Jego domu przez wszystkie dni na służbie u Boga, jeżeli kosztuje Jego słodyczy, słodyczy Pana, to czegoś mi brakuje. Nie potrzebuję niczego więcej. Oczekuję Pana, chcę być mężny i oczekiwać na Jego przyjście jako dziecko. Światłości dnia, jako dziecko, które jest strażnikiem poranka, wiestującym wschodzące słońce Jezusa: I Ewangelia, w której Chrystus zdumiewa wielu ludzi przychodzi do Kafarna, u miasta w Galilei, naucza w szabat, jego nauka jest pełna mocy, ma władzę i moc. Tej mocy próbują się sprzeciwiać złe duchy. Przedrzeźniając Jezusa, bluźniąc, przeszkadzając. Wiemy, kim jesteś: jesteś świętym Boga. Przyszedłeś nas zgubić. Jezusie Nazarejczyku. Jezus nie przyszedł zgubić demony, bo one się już same zgubiły na wieki. Ale przyszedł uratować ludzi, którzy się pogubili, zgubili. Aby ich odnaleźć, aby ich uratować, ocalić, zbawić, jako święty Boga, jako ten, który jest Panem i panuje nad siłami ciemności, aby je całkowicie pokonać, obezwładnić, aby już ludziom nie czyniły żadnego zła. Dlatego Chrystus jako Bóg-Człowiek te demony wycisza i upokarza. I uwalnia od nich tego biedaka, który krzyczał w niebogłosy pod wpływem tych złych duchów. Nie mógł sobie pomóc. Ale Chrystus pomógł mu, okazując mu miłosierdzie, a demony musiały zamilknąć i wyjść, nie wyrządzając nawet najmniejszej szkody temu człowiekowi, bo Chrystus na to nie pozwolił. Bo Chrystus jest Panem. Dlatego Chrystus, jeżeli będzie chciał, jeżeli też Go o to poprosisz, to uwolnić się od złych duchów, które atakują, dręczą Ciebie i Twoją rodzinę. Chrystus może ich tak pokorzyć, że nie będą w stanie nic powiedzieć, nawet jednego słowa, sprzeciwu. Będą musiały, jak e, upokorzeni, przegrani, jako niewolnicy którym się mówi milcz i on milknie, wyjdź z domu i on wychodzi z domu. I tak samo tutaj, także trzeba powtórzyć: To Pan jest naszym Bogiem, to Jezus jest naszym Panem. Więc nie lękajmy się złych duchów, nie lękajmy się też złych ludzi, ale miejmy bojaźń, przed Panem, aby nie utracić miłości odwiecznej. Miłości, która do nas dzisiaj przychodzi. Z władzą i mocą, delikatnością i czułością. Tam, gdzie jest Jezus, wychodzą złe Duchy, a zawsze przychodzi Duch Święty. I uspokaja ten krzyk demonów, Duch Święty uspokaja, wycisza także nasze serce, nasze umysły. W czasie tym, tym rekolekcyjnym był pokój duchowy, głęboki w nas, między nami. Aby nic cię nie niepokoiło, nie zatręczało, nie smuciło. Bo będą myśli przychodziły do ciebie, to trzeba zrobić tamto, to jest do załatwienia, tu jest problem. Tacy są ludzie, którzy przeszkadzają, szkodzą, atakują. Nie wiadomo, może co zrobią w pracy, w domu, w szkole, gdziekolwiek. Jesteś, żyjesz, pracujesz, a może nawet w Kościele też się boisz takich ludzi, którzy e, mogą Tobie przeszkadzać, atakować Ciebie. Bo między innymi jesteś tutaj, bo słuchasz tych nauk. Nie bój się, nic ci nie zrobią, nawet najmniejszej szkody tak naprawdę. Z władzą i mocą Chrystus rozkazuje, więc zdumiewajmy się, tą władzą i mocą Chrystusa, szczególnie teraz.